Cześć, witajcie. Ja jestem Devil Maro, a to jest gra Call of Duty MW3. Witam wszystkich subskrybentów kanału Fabryka Kluczy, bo jest to mój pierwszy filmik na tym właśnie kanale, więc witam was. Bronią, jaką tu grałem, to była właśnie PP91 z tłumikiem i nic więcej, bo mi się wydaje, że to jest właśnie genialne połączenie tłumik i ta broń, bo szybkiego ognia ta broń nie potrzebuje, bo i tak już jest bardzo szybko strzelna. A tłumik jest po to, żeby zredukować trochę, zredukować odrzut i żeby nikt nie widział nas na radarze. Więc tak, broń zapasowa to MP9 z tłumikiem, pakiet specjalisty, czyli chciałem iść na Moaba, ale niestety się nie udało. Zobaczyć, że dwa razy miałem Moab faila, chyba już tam killstreak 14-15 i niestety padłem. Wynik końcowy to 30-3, więc mam nadzieję, że fajnie się będzie to oglądało. Tryb oczywiście free for all. Mapka Fallen, nie jest to moja ulubiona mapka, nie wiem, jakoś mi ona nigdy nie przypadła do gustu swoją kolorystyką, ale jakoś nie lubię jej, ale mi się dobrze na niej gra, więc dość dziwna sprawa. Okej, dzisiejsze dwa tematy są następujące. Pierwszy temat to są takie mini porady właśnie do tego trybu Free for All. Jak widzicie, cały czas staram się na te nasz ogólnie wszystkich mapkach biegać obrzeżami map, bo jak się wejdzie jednak w środek mapki, czyli tam, gdzie ten taki jest plac, to się może zabije się troszkę więcej osób, ale naprawdę będzie się miało dużo dużo zgonów i to jest... ludzie nie lubią, jak ktoś zginie szybko, więc nie fajnie to się ogląda. Dlatego ja zawsze się staram biegać obrzeżami mapy, bo zawsze kogoś tam spotkam. Drugą rzeczą, która jest też bardzo ważna, to jest znajomość respów. Jak ktoś nie zna respów, to nie do końca będzie mógł wiedzieć, skąd przyjdą wrogowie. A tak to ja już tam, powiedzmy, troszkę zapamiętałem te respy i dlatego kiedy gdzieś wychodzę na jakiś czysty teren, to już właśnie widzę, jak ktoś się przy mnie respi. Więc to jest też naprawdę pomocne, znajomość respów jest bardzo ważna. Następną rzeczą są na pewno słuchawki. Słuchawki. Oczywiście bardzo takie dobre słuchawki, czyli powiedzmy słuchawki 5.1, czyli taki dźwięk przestrzenny, bo jednak one są bardzo przydatne. Parę razy na tym filmiku zobaczycie, gdzie po prostu poczekałem chwilkę, bo już po prostu kolesia słyszałem gdzieś blisko mnie i po prostu tylko czekałem, aż mi wbiegnie w celownik. Oczywiście kiedy ktoś, kto niestety nie jest zbyt dobry w grach, kupi sobie dobre słuchawki, to niech nie liczy na to, że już automatycznie stanie się jakimś mega super zarąbistym graczem, bo niestety skill jest najważniejszy w tych grach, skill i opanowanie, więc trzeba myśleć tak w tej grze, jeśli chce się być dobry, bo oczywiście połowa graczy właśnie nie myśli za bardzo w takich grach jak Call of Duty, no i z tych wyników jakichś super dobrych nie mają, a gdy się połączy na przykład skill, dobre słuchawki, znajomość respów, znajomość mapy i taki spokój gracza, to naprawdę można to wszystko wykorzystać i to tak się wszystko skumuluje, że wyniki naprawdę będą zadowalające dla wszystkich, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o poradę do Free for All. Oczywiście wszystkim jakby radzę zakładać tłumik na każdą broń, bo jednak jeśli ktoś się zobaczy na radarze, to cię jednak łatwo można zabić, więc jednak radzę wszystkim brać ten tłumik do każdej z broni. Następnym takim tematem na szybko to jest właśnie ta broń, PP91. Wiele osób pewnie twierdzi, że ta broń jest overpowered, czyli taka, która no jest zbyt dobra. Wszystkim się to wydaje, że no jest zbyt dobra, ale jednak tak nie jest. Bo ta broń, owszem, jest szybko strzelna i damage ma dobry, ale na bliski dystans, bo jednak na dłuższy dystans, tak jak teraz zobaczycie, on dostał chyba 6-7 hitmarkerów i nie padł, więc dopiero musiałem wziąć zapasową broń. Więc to jest ten plus, że ona nie jest overpowered, że na daleki dystans nie jest bardzo dobra. A odrzut też ma jakiś tam, może lekko sztuczny, ale jednak jakiś tam odrzut jest. No okej, następnym tematem są właśnie słuchawki, bo słuchawki w grach są bardzo ważne. Jeśli ktoś ma powiedzmy 400-500 zł na słuchawki, które chce wydać, to jednak radziłbym słuchawki 5.1. Bo naprawdę te słuchawki są bardzo dobre, jeśli chodzi o dźwięk przestrzenny. Ale jak na przykład ktoś ma słuchawki, pieniążków tyle, powiedzmy 200 zł, 300 zł i widzi na Allegro, powiedzmy, słuchawki też 5.1, tylko za 300 zł, to jednak to jest taki modulowany dźwięk właśnie przestrzenny, czyli taki trochę sfejkowany, więc jednak lepiej kupić słuchawki stereo za 300 zł, które jest to duża dość kwota, ale jednak taka prawda. Jeśli ktoś kupi słuchawki 5.1,
300 zł to będzie taki trochę dziwny, sfejkowany dźwięk. Dlatego ja polecam takie firmy jak oczywiście na komputer Sennheisery są bardzo dobre. Ja używam Logitechów G35, więc one są naprawdę bardzo dobre pod względem. Są bardzo wygodne, więc to też jest ogromny plus dla słuchawek, więc jeśli kupicie dobre słuchawki za 500-600 zł, a niestety nie będą zbyt wygodne dla uszu i dla głowy, to długo nie pogracie, tak wiecie, no powiedzmy 3 godziny grania to jest też bardzo dużo i tak cały czas, to powoli będą te uszy was boleć i to właśnie też trzeba patrzeć, tu jest duży plus dla tych właśnie słuchawek, czyli Logitech G35. Automatycznie polecam je, bo używam je już 2-3 miesiące i naprawdę sprawują się znakomicie. Następną taką firmą, która jest bardzo dobra, ale już niestety bardziej to są na Xboxy i na PS3, są Tritony. Tritony AX Pro 5.1. Loczek ich używa, więc taki też znany youtuber. Oczywiście pozdrawiam go. I naprawdę no, możecie zobaczyć na jego filmika, że on po prostu wszystko może usłyszeć, więc Tritony, Sennheisery, Logitechy i Turtle Beach. Są to 4 firmy, które naprawdę bardzo polecam, bo jest niestety z innymi nie miałem, inne słuchawki nie były w moich rękach, więc nie mogę się za bardzo o nich wypowiedzieć. A te 4 typy firm naprawdę bardzo dobrze znam. Wszędzie piszą na Allegro, że to jeden z najlepszych na świecie. Więc tak, jeśli macie pieniążków 400-500 zł, to kupujcie te 5.1. Powiedzmy, jeśli chodzi o komputer, to jeśli chcecie kupić Tritony do komputera, to musicie pamiętać o takiej przełączce z Xboxa do komputera. Ona jest zazwyczaj w zestawie, ale jeśli chcecie kupić używane Tritony, to jednak musicie na to zwracać uwagę, bo to jest taki mały haczyk zawsze, że gdzieś tam jakimś małym druczkiem napisane jest, że właśnie nie ma tego przełącznika do komputera, a ludzie chcą kupić specjalnie do kompa. No okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o słuchawki, więc taką najważniejszą cechą w słuchawkach jest właśnie ten dźwięk przestrzenny za około 400-500 zł. I jeszcze, żeby one były wygodne, bo jeśli nie macie wygodnych słuchawek, to długo naprawdę nie pogracie. A właśnie gry są po to, żeby się cieszyć z nich i grać jak najdłużej. I właśnie to trochę się tak krzyżuje właśnie ten... Na wygląd za bardzo nie patrzcie słuchawek, bo naprawdę wygląd nie jest taki ważny, bo właśnie wiele firm tam chwali się, że one jakieś tam składane są, że są jakieś tam, nie wiem, jakieś takie powietrze lepiej przecinają, ale to chyba nie o słuchawki chodzi, ale naprawdę no na wygląd nie patrzę tylko na ich wygodę, więc zazwyczaj kupujcie w sklepach, gdzie macie możliwość założenia na głowę sobie tych słuchawek, bo jeśli kupicie na Allegro, to później będziecie musieli na gwarancję, później jakieś przesyłanie, więc zbyt dużo takich małych pierdół, więc lepiej kupować sprawdzony towar, który już jest założony na głowie i to by było na tyle. Wynik 30-3, na końcu miałem jeszcze jeden taki bezsensowny zgon, ale tu widzicie już ostatni kill i to by było na tyle, więc mam nadzieję, że film mu się spodobał i cześć, siemanko.